Dzisiaj razem z ekipą zrobimy sobie festiwal buldaków. O, tak. Pewnie nieraz na TikToku przewinęło wam się, jak ktoś zjada tę oto zupkę, więc ja kupiłam wszystkie smaki, żeby je przetestować i ocenić skalę ostrości, bo podobno wszystkie są mega ostre. A jak dobrze wiemy, Jagoda nie lubi ostrego, więc to jest jej ulubiony odcinek. To mój ulubiony odcinek. A podkreślam, że wśród tych wszystkich makaronów znajduje się również potrójnie ostry buldak, więc to będzie mega challenge. Jeszcze go nie jedliśmy. A jeżeli wy chociaż raz jedliście buldoka, to zostawcie łapkę w górę. No i my bez przedłużania już zaczynamy. Oczywiście przy okazji robimy sobie challenge, kto pierwszy się napije mleka, przegrywa. Dobra. A na pierwszy ogień idzie buldak carbonara. I carbonara jest z dodatkiem prażonego bekonu, sera parmezan i pospany szczypiorkiem. Dobre będzie. To są podobno najlepsze dodatki do tego. Pieprzem i solą jeszcze. Tak, i oprószone grubym pieprzem i solą. Dobra. Koniec gadania, czas jeść. Ja nie wiem, jak się tego zabrać. Może ja pierwszy nawinę. Okej, to wygląda mocno. Nie możemy wziąć widelców. Nie, musimy iść pałeczkami, tak jak na ramen przystało. Mi tyle starczy, spójrzcie na to. Wow. Coś pięknego. Ja pierwszy. I ten poczuś. On wygląda tak dobrze. Jak? Nie powiem. No zdradź nam, czy jest ostry, czy nie. Próbujcie. Czy będzie dolewka mleka? Nie, jedna szklanka na cały odcinek. Oszczędzaj. Tego nie wiedziałam. Nie to już wiesz. Uwaga. To musiałam się uwalić. Jak zawsze. Ej. Nie jest ostre. Nie jest ostre w ogóle. No jest pikantne, ale w skali mojej ostrości to jest takie... Jeden. 3 na 10? Co? Ej, ale jest dobre! Ja zapomniałem, że jest ostre. Oceniamy! Szczerze, zjadłabym to do końca sama. Też. Jest dobre. Jest dobre. Ocenka? 9 na 10. 7? 7. Okej. Okay. Polecamy. Lecimy dalej. Czas na smak habanero lime! O! Czyli będzie naprawdę ostre. Coś jak lejsy... Jedyne co lubię to limonkę z tego. No właśnie, coś jak lejsy ostre z limonką. Tak, chili lime. To będzie na pewno ten smak. Tego się boję. I najlepsze dodatki do tego smaku to podobno awokado, świeża kolendra oraz prażone orzeszki ziemne. Co to jest kolendra? Jestem ciekawy, czy zapieczę chociaż teraz. Ja mam nadzieję, że to już będzie inny level ostrości. Ja nie. Trochę na to czekam, aż zapali. Dobra, a to próbujcie. Mam wszystko na patyczku. Zaczynam pierwsza. Ja nie mogę złapać awokado. 3, 2, hu, hu, hu. 1. Dobra, ja się ubrudzę na pewno. To jest mój smak. Serio? Gorsze od poprzedniego. Nie. To razy gorsze. Kwaśne trochę. Takie trochę paprykowe, pikantne. Nie. Do tego to awokado, który tak łagodzi delikatnie. A, to jest awokado. Wcale nie łagodzi. Nie? Troszkę ostrzejsze niż pierwsza wersja. Serio? Tutaj mamy tak fajnie, bo ja jestem najbardziej zajechany przez ostre. Justyna troszeczkę po mnie, a Jagoda to jest leszczyk jeszcze. Dobra. Ostrość według Jagody? 8. 8. Co? Wysoko. Dla mnie 3. Tam to było 1, teraz jest 3. A dla mnie 4. To jest takie jakby tabasco troszeczkę. Pycha. Dobre, nie? A smak? Już? A smak jak oceniacie? Nie, smak słabe. Myślę 3. Nie słuchajcie ich, to jest przepyszne! Jeszcze raz, chcę spróbować jeszcze raz, ale mi się wydaje, że... Zjem całą, może wtedy poczuję. Ja 2 na 10 daję. Tak? Ja daję 10 na 10. Ja trójeczkę. Mogłabym to jeść. Ale to wygląda. O, no, no. Czekaj, położyć awokado. Mm. Właśnie chodzi o połączenie tych smaków, a ty jesz bez dodatków, dlatego ci nie smakuje. Dobra, to ja przyjmuję całe awokado. Czy ja przegrałam i kończę na tym? Tak. Challenge swój? Ty masz jeszcze 2 szanse. Masz fory. Czas na smak kimchi. Ten smak idealnie komponuje się z wędzonym, smażonym tofu, drobno siekanym kimchi oraz algami morskimi. Śmierdzi trochę. I każdy z nas musi zjeść po jednym, bo są 3 plasterki. Co? Wzięliśmy do tego widelce. Ja prawdziwego mężczyzny, one takie arskie, że tak powiem. Jednak się poddaliśmy. Za dużo dawków. Tak, zdecydowanie. To co, jak wigilię po opłatku z algi? Nie wąchaj tego. Ja biorę trochę kimchi, biorę trochę makaronu. I trochę tofu. A fu. Te kimchi jest jeszcze posypane prażonym sezamem. No i znowu nie wiem, jak się za to wziąć. To jednak widelec totalnie nie pomaga. Dobra. Dajcie znać, czy macie jakieś sposoby na mega długie makarony. Jak w zakochanym kundlu. Wcześniej je połamać. W sumie racja. No tak, to. Smacznego. Smacznego. Z algą morską. Mmm.
nie jest złe. Halo, halo. Słuchajcie. Jest jeszcze kwaśniejsze niż habanero lime. Jest właśnie, zieleninki, to jest zdrowe. Mi smak wędzonego tofu, które jest pyszne. No, zabiło smak algi. Tak? Mhm. I ostrość. Dawaj to. To w ogóle nie jest ostre, zero. Fanategi challenge. Dawaj, dawaj. Na jednym makaroniku? Bardzo słodka jest ta zupka. Właśnie. Ma fajny posmak tego kimchi kiszonego. Ja lubię kimchi ogólnie. No i wszystko się fajnie komponuje, więc ja znowu daję chyba 9 na 10. Ostrość 0. Nie no, jest trochę pikantne. Jest pikantne tak samo jak carbonara. Okej. Okay. 3. Więcej. Więcej? Ja daję ostrość 4. Okej. Okay. A smak 0, przepraszam. Przecież to jest przepyszne! To w ogóle smak nie jest z 2. Z 2. Serio? No? Nie znacie się w ogóle. Na to wygląda. A przed nami coś, co śmierdziuchy lubią najbardiej, czyli serowa. To może być dobre. Myślałem, że jakaś alga morska znowu. Serowa komponuje się podobno najlepiej z chorizo, ze słodką czerwoną papryką, tak, która fajnie przełamuje ten serowy smak, i ze świeżą rukolą, która dodaje świeżości. No dobra, niech będzie. Kto pierwszy? Mogę być ja. Może będzie ostre. Nie, nie. Wydaje mi się, że serowa nie powinna być ostra, że będzie troszeczkę łagodniejsza. Ostry ser jest spoko, loko, widzę. Ostry smażony ser jest przepyszny. Wcale nie. Wcale tak. No i co? Wygląda to kozacko. Pięknie to się komponuje. Smacznego! No, smacznego. To wygląda mocno. Poczekajcie, bo ja jestem w ogóle niemiarodajny. Ja muszę chwilkę poczekać, bo mnie od razu nie kopię, jak jagodę ustrość. Powiem tak, przez to, że te makaron jest taki gorący i w dodatku ostry, to na mnie działa podwójnie i dosłownie pali podniebienia. Pali? Jagoda? Ile? Skala jagodzianki. U mnie tak z 4 bym dał. 7. O! 7? Ja bym dał z 5. To trochę kopię z opóźnieniem, chciałabym zaznaczyć. No właśnie, jak schodzimy robić kolejną zupkę, dopiero dole piecze. Ale tak, to nie jest taka typowa serowa zupka. Nie! W ogóle sera nie czuję. No ja też. To jest jakby taka cheddarowa bardziej. Smak oceniacie na ile? Smak trochę, nie czuć sera za bardzo, 4 na 10. Myślałam, że będzie lepiej ja dla mnie tak. Czwóreczka, czwóreczka, no. No 4. Jesteśmy ja na razie zgodni. Najgorsza. Aha, były już gorsze. A była ta limonkowa twoja. To dla mnie najgorsza. No właśnie. A zapowiadała się dobrze. Najciemniejszy makaron, jaki był, czyli makaron z sosem z czarnej fasoli, który jest podawany z marynowaną rzodkiewką, co? Bekonem oraz jajkiem. Nie, jajko, bekon to szanuję. To może być takie połączenie troszeczkę meksykańskie. Kuchni meksykańskiej dużo jedzą tej czarnej fasoli, nie? Faktycznie. No właśnie. Ciekawe. No to ja będę pierwszy próbował w takim razie, bo prawdopodobnie to jest najgorsza, jaką jemy. Ja się nie pcham. Nie oceniaj książki po okładce. Czy wy widzicie ten kolor? To wygląda, jakby było wymazane w jakiejś Coca-Coli. O, to prawda. Wygląda, jakby miało być słodkie. Ej, czemu on jest taki sklejony? No i wszystko wywróciłeś do góry nogami. Możesz zjeść teraz to wszystko. Nie, słuchajcie, widzicie? Specjalnie mi źle życzycie. Nie wiem, nie potrafię tego ogarnąć. Życzę powodzenia. O. Bacon, rzodkiewa, rzodkiewkę. Nie no, jaja to później. No i co mam zrobić? Zagryziesz jajkiem. Chyba tak. One eternity later. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. Jagoda ma najwięcej, faktycznie. Jagoda! Za no, karę... wszyscy w komentarzu piszą, Jagoda oszukuje. Za karę, jak będzie 3 razy spicy, jest największą łyżkę. Nieprawda. Oszukiwałaś, widzisz? Nie oszukiwałam, tyle mi się nawinęło. Nie wiem. Boczek to uratował. Jeszcze jajo. I co? Jajeczko oddaję z tym? Tak. Nie no, ja nie umiem tego jeść. Po raz kolejny takie pirany. O co chodzi? Jest słodkawe. Ten bekon daje trochę takiego wędzonego posmaku. Ostrość 0. Najsłabsza. Tak, najmniej ostry bulldog w tym odcinku. A myślałem, że będzie groźniejszy. Trochę podobny smak do barbecue, ale bardzo delikatnie. Boczek z jajkiem to uratowało. Tak by był beznadziejny, więc z tym boczkiem i jajkiem to dam mu 5. Nie jest złe, to przyjemne. Przyjemne takie. Jeżeli chodzi o smak, ocena 6 na 10, a ostrość 1. Ja daję ostrość 1, a smak 8. To proszę dokończyć, bo ja ostatnie dwie zerowałem, tak? Proszę bardzo. To jest najłagodniejsza. No, to smacznego.
Klasyczny bulda chyba najczęściej pokazywany na TikToku i to jest o smaku ostrego kurczaka. O! Super. I ogólnie podpowiedziano mi, żeby dodać ostrego smażonego kurczaka. Ale nie miałam kurczaka, fajnie, więc dodałam ostre krewetki, ale podobno też... Kurczak z krewetkami jest na to. Ale to też dobrze pasuje. Właśnie, ale to się nie rymuje. Że może być albo kurczak, albo krewetki, albo tofu. Tak samo jak w każdej tajskiej restauracji. Też możesz sobie wymieniać, nie? No dobra. Więc no. Każdy musi zjeść też po papryczce jego. Tak. Nie ma oszukiwania. Albo może umówmy się tak, że ja ci nawinę, co? Raczej a ty powiedz. Nie? A ty nawiniesz, a ona ci odwinie. Wywinie, dobra. Krewetki. Papryczka. Czyli krewetkę też musimy zjeść? Co? To no jak? Bez krewetki? Co ty? Wszystkiego trzeba spróbować. Dobra, nakładamy i próbujemy. Jezu, ja znowu najwięcej nawinąłem. Ej, ja mam najlepiej zawinięte, bo ja mam krewetkę w środku, więc to jest taka Kinder niespodzianka buldakowa. A ja mam znowu falbanki jakieś. Ej, spadło mi jalapeno. Ja mam krewetkę na pierwszym miejscu. Makaron w smaku dobry, mogę powiedzieć, ale poczekam, jak jagodę zacznie palić papryka, bo ona jest tak ostra, że normalnie bym nie wytrzymał na jej miejscu. I co? Piecze? Ja właśnie poczekam. Będę teraz robił za suflera. One jedzą, myślą, Justynie nie podpasowało jagodzie nie do końca. Może... Nie, jagodzie najgorzej zasmakowało, mi się wydaje. Później Justynka, a na końcu ja. Smacznego. Teraz wy przejmijcie pałeczkę. Okej, a więc te jalapeno w ogóle tu nie pasuje, tylko jeszcze bardziej podbija ostrość. Dobrze ci idzie. Krewetka pasuje, ale smak ogólnie jest przeciętny, taki nic szczególnego, szczerze mówiąc. Nie polecałabym tego smaku i oceniam smak na 3 na 10. Makaron dobry, dodatki do dupy. Przepraszam, ale tak jest. Nie pasuje tutaj mi nic. Kompletnie. Faktycznie może ten kurczak by lepiej pasował. Spróbujcie zrobić z kurczakiem. Dobra, ocena na szybko. Ostry 0, ale papryka dodała ostrości i ostrość jest gdzieś na 7. Tak. Ale smak? 3. No, nawet nie wiem. Takie słabe 3. Tak, 3. Słabe, trójka na szynach. Jagoda? Ostrość 10, smak 0. O! To nie ci nowina. Polubimy się z tym zakazem. To teraz czas na potrójne spicy. Nie jedliśmy jeszcze. Mamy nie jeść zupki? Tak? Będzie piekło? Aha. Przed nami gwiazda dzisiejszego odcinka, czyli potrójne spicy, ale nie wiem jaki to jest smak, no chyba klasyczny. Nie wygląda groźnie, ale to jest diabeł w makaronie i postaci. Sztuczna inteligencja zaleciła mi dodać na środek jogurtu naturalnego. Żeby złagodzić efekt pieczenia? Chyba tak. Słuchajcie, może zanim zjemy i poczujemy tą ostrość, wydajmy werdykt. Która według nas była najlepsza? Dla mnie pierwsza. Koniec. Dla mnie też pierwsza. No i piona. Przegłosowane. Habanero lime. Aha. No dobra. Spróbujcie carbonara. Ona jest nienormalna. Serowa lepsza. Serowa lepsza? Serowa lepsza. Bułki wyzerową z serową. Dobra. To, czyli przegłosowane. Bo bekon, dużo bekonu tam było dlatego. Tak. Jesteście przekupieni bekonem. Zgadzam się. Ej, dobra. Opożyczysz mi mleka jak coś? Nie. Ty wytrąbiłaś już prawie całą szklankę, tak? O kurde. Kłócimy się to o może to? Podzielcie się tym. Nie. Myślę, że za taką porcję mnie nie będziecie wyzywać. Tutaj nie ma się Jagoda czego bać. A mnie tutaj trzeba stawić czoło wyzwaniu. Zostawcie dla nas za to łapkę w górę. Zanim gębę nam spali. Ona wcale nie jest taka na węch ostra, że tak powiem. Ale Justyna jak ją przygotowała, to się dusiła. Tak, przez te całe opary z tej zupki się dusiłam, więc... Smacznego! No i dobra. Co wy na to? Prawdziwe ostre kopie z opóźnieniem. Na razie nie kopię. Smak beznadzieja. Jakaś gorzka, taka gorzkawa, nie? Gardle zaczyna piec. Język zaczyna powoli piec. Jagoda zaczyna się sząść. Dla mnie to są... No, robi się ciepło. Ale nie napiję się. Ja też na razie nie. Nie no, chyba będę musiała. Jagoda, jak tam? Moje mleko zerujesz? Ej, nie wolno! Wszystkim wyzeruj. Jak chyba muszę. Smakuje jak połączenie kimchi. Ale ostre. Z ostrym kurczakiem. Jagoda, wymiękasz? Ja jeszcze jedną dołożę, bo
A pierwszy ostatni. Pierwszy i ostatni raz to jem. Już mam taką ślinę ostrą w gardle, że aż drapię. Ostro 10 na 10. Krystian, będziesz umierał. O, jeszcze jestem ostrym w drapieczu. Ja mam łzy w oczach, nie? Chyba się pożegnaj z widzami, bo ja nie mogę. Nie, poczekajcie jeszcze, ja godę, to trzeba reakcję poczekać. Gdzie idzie? W głowie mi się kręci. No mi też, mi już jest niedobrze. No, to... O! Oho, teraz po trzech łyżkach daję. To dało popalić. 10 na 10 ostrości, 1 na 10 smak. O, dobra, przesadziłem. Drugi raz, zapieczę, teraz nie mogę mówić. O, dobra, już koniec. To aż boli. Ja muszę iść. Gdzie idziesz? Nie wiem. To rozchodzi. Ja muszę po mleko lecieć. Albert, mi też przyjeść. O! Dobra. O, teraz dopiero czuję. O, ho, 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 ho. A Milka ostrzegała. Milka ostrzegała, no. Polecie na nasze Instagramy. Linki macie w opisie. Nie jedzcie tego, jak macie mało lat. Nie polecam. Nie jedzcie. A my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć! Nie piję. Ja jestem kozakiem do końca. Pierwszy i ostatni raz i powiem, że nie popiję nigdy.